Witam wszystkich. Po poprzednich filmach perspektywa powinna być już w miarę opanowana, drzewa zresztą też. Teraz czas na kilka innych elementów tworzących krajobrazy. Na początku zajmiemy się rysowaniem skał. Wiele osób prosiło w komentarzach o prezentację w czasie rzeczywistym, dlatego w kilku kluczowych miejscach takie spowolnienie się pojawi. Zaczynamy od delikatnego naszkicowania kompozycji. Na początku zaznaczam jedynie ogólne obrysy skał oraz najważniejsze podziały między kamieniami czy spękania. Dominujący obiekt, czyli w tym przypadku najwyższe formacje skalne, umieszczam w okolicach złotego podziału kadru. Nie na samym środku, ani nie za blisko krawędzi. W dużym uproszczeniu można zastosować podział 1 trzecia lub 2 piąte długości kartki. Wchodząc w detale, stosuję cały czas lekko rozdygotaną kreskę, podkreślającą poziome warstwy skał. Aby nie pogubić się później w cieniowaniu, podziały wewnątrz poszczególnych głazów zaznaczam nieco słabiej niż ich zewnętrzne kontury. Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszego miejsca, czyli spodu nadwieszającego się głazu. Tak jak zawsze, obieram kierunek, skąd padać ma światło. Wszystkie osłonecznione ściany cienią jasnymi szarościami z zostawieniem białych pól.
obszary odwrócone od światła cieniły mocniej, zostawiając szare lub rzadko białe, cienkie krawędzie pomiędzy kolejnymi formacjami skalnymi. Właśnie zostawianie tych cienkich, jasnych kresek jest kluczowe dla uzyskania ciekawej, zróżnicowanej i przestrzennej struktury. W innym przypadku całość zlałaby się w płaską i nudną szarą plamę. Aby ożywić nieco przyziemię, dodaję u podstaw kamieni co trawy. Najprościej oczywiście wykonać kilka ciemniejszych, cienkich pociągnięć od dołu ku górze. Dużo efektowniej wygląda jednak jaśniejsza trawa na ciemniejszym tle. Aby ją wykonać, zaznaczam jedynie jej postrzępiony obrys i cieniuję mocno tło. Jak na razie to tyle o skałach, a za tydzień zapraszam Was na film poświęcony rysowaniu małych roślin, czyli wszystkich elementów, które będą pomocne, aby zbudować naturalne i wprowadzające w scenę pierwsze plany. Ten film powstał także dzięki sugestiom z Waszej strony, dlatego piszcie w komentarzach, czy o coś takiego chodziło, czy Wam się podobało i co ewentualnie jeszcze chcielibyście innego zobaczyć. Do zobaczenia wkrótce.